musimy to potwierdzić tu w naszym środowisku i też znamy, ksiądz profesor Mariusz Rosik napisał książkę o bardzo ciekawym tytule, mianowicie mamy trzy portrety Jezusa, trzy spojrzenia na Jezusa oczami ewangelisty Marka, oczami ewangelisty Mateusza, oczami także ewangelisty Łukasza. Zapewne portret, który się wyłania z czwartej Ewangelii, byłby inny, dlatego z tego tytułu wnioskujemy, że będziemy mieli tutaj ciekawy materiał do zrozumienia, jak bogaty obraz wyłania się z czterech wersji Ewangelii, a szczególnie z trzech pierwszych, a więc trzy portrety Jezusa.